Siema, Seciak z tej strony. Nowa seria na kanale. Let's play z gry 12 Minutes. Na swoim pierwszym filmie na kanale mówiłem, że raczej nie będę let's play robił. Aczkolwiek właśnie 12 Minutes dzisiaj miało swoją premierę. Ja i tak bym w to zagrał, więc stwierdziłem, że skoro i tak w to gram, no to dlaczego by tego nie zgrać właśnie w formie let's playa, zobaczyć jak to wyjdzie. Może by mi się taki format prowadzenia materiałów spodobał, no to wtedy bym z czegoś innego też jeszcze nagrał, bo no, nie ukrywam, od paru dni chodzi za mną, żeby sobie pograć w pierwszą część Fable i właśnie chciałem to nagrać, ale teraz, że wyszło 12 Minutes, które zdecydowanie będzie krótszą grą, więc jeżeli by mi się to spodobało, no to to jest chyba lepsza opcja, żeby tak po prostu przetestować. No ja myślę, że to tyle. Jedna taka mała uwaga, trochę już pograłem w tą grę, nie za dużo, bo już raz robiłem testowe nagranie, ale wyszło to strasznie drętwo. Mam nadzieję, że teraz to trochę lepiej wyjdzie. No tam nie wiem ile pograłem, chyba 20 minut. Też w sumie nie wiem jak długa jest ta gra. Wydaje mi się, że niezbyt długa. No ale że tym razem wyjdzie lepiej, tak jak mówię, pierwszy raz coś takiego robię. No i żeby nie przedłużać, zaczniemy sobie grę. Nie wiem czemu tu jest akurat napisane kontynuuj, ale to będzie nowa gra. Jak mówię, początek trochę wiem co i jak, aczkolwiek no gra na samym początku jest dość liniowa, więc i tak nie będę mieć zbyt dużego pola do popisu. No ale żeby dłużej nie przedłużać, to po prostu sobie zaczniemy. Praktycznie w pierwszej zapowiedzi tej gry na nią czekałem bardzo. Nie ukrywam, że mi się takie klimaty strasznie podobają. Właśnie jakieś pętle czasowe, coś w tym stylu, jakieś paradoksy czasowe. Locked. Shit. Forgot my keys. Nie jestem pewien, ale chyba tylko jedna osoba w tej grze pracowała, ale no nie chcę mówić, że to jest pewnik. Być może tak nie jest. There we go. A, jak pierwszy raz nagrywałem to, to stwierdziłem, że ta ręka strasznie dziwnie wygląda. Tak, albo to cienie robi, albo ta ręka pod jakimś takim dziwnym kątem jest. Anatomicznie to słabo wygląda. No, I just... Dobra, otworzymy sobie. Chyba trzy razy tą pętlę czasową udało mi się przejść. Jak grałem przed chwilą. Hey babe, I'm home. Love you. Oh, I'll be out in a second. Tak jak mówię, mam nadzieję, że teraz to trochę płynniej wyjdzie. W ogóle ciężko się skupić na grze i na mowie. Tym bardziej, że ja do najbardziej gadatliwych osób nie należę, więc to nie wiem, czy to będzie dobry format prowadzenia materiału dla mnie. Ale zobaczymy. Zwróciłem też uwagę wcześniej na takie koślawe animacje. Tylko właśnie no, nie chcę się czepiać, bo nie jestem pewien, ale być może. Tylko jedna osoba robiła tą grę. To i tak wygląda spoko. What's the occasion? I'll tell you over dessert. All right, I'm ready to get wowed by this dessert. Just give me one second. Czy ona ten deser będzie chciała przygotować? Nie, okej. Okay. To ja go przygotuję. Tak. Damy go na stół. Widzicie tą rękę, co wychodzi z drzwi od tej żony? Widać, że jest gra mocno indie.
Właśnie najbardziej mnie bolą te animacje, tak szczerze mówiąc. Bo sam pomysł na rozgrywkę z tymi pętlami czasowymi może być naprawdę fajny. Właśnie technikalia mogą być problemem. Thanks for helping with the plates. Nie ma za co. I don't have anything to ask right now. No to jemy. Romantico przy świecach. Przy jakimś włoskim muzyku. Chyba włoskim. Tak to brzmi. I zanim zaczęła jeść, wychlała całą wodę, no ładnie. So, when is a dessert not just a dessert? I have something to share. Dessert and a present? When is this, my birthday? Just open it. Za pierwszym razem jak grałem, to pomyślałem, że jak mówi o prezencie, to powie, że jest w ciąży. Jak zobaczyłem ten prezent, to stwierdziłem, że o, jednak się pomyliłem. Ale znowu z kolei, jak go otwarłem. Ubranka dziecięce. Yeah. I'm pregnant! We're having a baby! What? Wow! Yeah, wow. So, how are you feeling over there? Nie mam pojęcia, jak wychować dziecko. To by się zgadzało. Ta opcja jest 100% pode mnie, ale powiem jej coś innego. Hey, it's gonna be great. You think so? You kidding me? You're incredible and I'm, you know, decent. The baby that we make is gonna be amazing. And it will be so, so loved. Yeah, damn straight. God, I love you. Uważajcie na świeczki. Hey, we're doing it. We're having a baby. Hey, I have an idea. Don't laugh at me, but do you wanna dance with me? Przyjemności. You lead. I'll follow. Lady. O, potańczyli. Bardzo długo. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Hey, you're hurting me. Sure, sir. Sure. Intervention. Now you, hands behind what your back, going on? Please. Don't move. Help me. Will you come help no, me? Come on. Don't. Wrists. I don't know. This is a mistake. Babe. Will you tell him? This is a misunderstanding. You're under arrest for your father's murder 8 years ago. No, 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 that can't be right. Shut up. You know what this is. Now, where's your father's watch? My father? Please, you must be thinking of someone else. Uh-uh, no playing dumb. Tell me where the watch is. I'm not lying. Please don't hurt us. Please tell him. Hey, listen. Look, I... Whoa, whoa. I don't know. I didn't do anything. Sure you did. Don't have to shut up and me. Don't we can move. Talk this out. I'll deal with you in a minute. I'm not lying. Hey, don't listen. Hurt. You're making a mistake. Why are you arresting us? Failing to shut up when I can't told do you. Do this. Please. No. Ah, chyba muszę mówić, że ten facet na 100% nie jest policjantem. Chociaż jest tak opisywany ciągle.
też jest to ewidentnie nieprawda. Oh fuck, that was brutal. Oh god. Bardziej by tam pasowało coś z tyłu napastu. What the hell just happened? Hey there. Siema. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Let me know when you're in the mood. Didn't you already say that? What? Biorąc pod uwagę, że już to przechodziłem jakieś 20 minut temu. To ja mam podwójną pętlę czasową. Weźmiemy sobie nóż, chociaż on się chyba na razie nie przyda. Tak mi się wydaje, że na początku jest to trochę liniowe, żeby nas z klimatem zapoznać. Okej, tu można teraz ją wypytać o to, co się wydarzyło. Look, I know this sounds weird, but the day's repeating itself. Uh-huh. I haven't figured out how this all works yet, but for example, if I get strangled, I go back to the start of the evening. What? Strangled? Why? Who's strangling you? There's a... it's not important. Look, I'm not trying to stress you out. I'm trying to give you an example. Well, nice work. I'm totally not stressed out now. You've been lying to me all this time? What? About your past, about your father. What? I don't know what you're talking about. Did you ever own a pocket watch? A pocket watch? No. Not that I remember. Hey. How'd your father die? Well, that's a fun conversation topic. He had a heart attack. It was awful. Myślicie, że kłamie? Czy mówi prawdę? Biorąc pod uwagę, co tamten typ gadał. Takie dość bezpośrednie pytania, czy zabiła swojego ojca. Ale biorąc pod uwagę, że koleś znajduje się w pętli czasowej, to w zasadzie ona i tak o tym zapomni za chwilę. Także myślę, że można na taką bezpośredność postawić tutaj, w tym momencie. Did you kill your father? Excuse me? No. Fun question though. Real funny. Did you murder your father? What the fuck kind of question is that? Is this some kind of mind game? I'm not playing. Tell me, did you murder your fucking... Of course not! This isn't funny. You're scaring me. And this crap about being in a time loop? I'm going for a walk. You better talk about something else when I get back. Man, you are just all class today. Ciekawe. Myślałem, że typ będzie przed drzwiami stał. Ale z drugiej strony to chyba musi, nie? Bo... What? Aha, dobra. Hey. Nie musi. Hey, babe. Co ciekawe, what, nawet what go nie fuck? Było teraz. Are you kidding me? No dobra, tego się nie spodziewałem. Trochę inaczej tą rozmowę poprowadzić wcześniej. Pewnie będzie trzeba na wszystkie możliwe sposoby to zrobić. Hey there. Siema. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Yeah, I know. I'm sorry. Thanks. That sounds great. In a sec. Okay. Rude. Tu jest taki przełącznik. On się wywali. Yeah. Gotta get that fixed before one of us gets really hurt. Oh, I forgot to call the landlord about the light switch. Mind doing that tomorrow? Can't open that with just my hands. Can't open that with just my Przypuszczam, że trzeba wszystko obklikać.
bo może to być potencjalną wskazówką dla naszego bohatera. Jak sobie poradzić z tym? No dobra, policjantem niech będzie. A jeszcze kibelek. A tam chyba nie było nic ciekawego. Szafka na leki, może tutaj. A to ciekawe. Czy można jej podać? Hey, I finally remembered to put the spare key outside. I no do wody to chyba nie, prędzej do deseru. These pills make a fucking punch. A dobra, jednak. Having trouble sleeping, huh? You have no idea. No, to nie tak miało wyglądać. Ale dobra. A jakby jej postawić tą wodę tutaj? A ja sobie naleję też wody. I na swoje miejsce postawię. Znaczy, w teorii to na wszystko widziała, nie? Że skomentowała. Ciekawość na takiej zasadzie to będzie można, nie wiem, eksploitować. Dobra, pora na deser. Let's sit down. Great. Just give me one second. Setting everything up. Tak, przygotowałem razem z pigułkami nasennymi. I widziałaś, że to robię. It's our song. They had to play it. Ona wcześniej piła tą wodę na samym początku. Także trochę chyba nie wyszło. Dobra, to chyba skrypt, że tak się nie da zrobić. So when is the dessert just a dessert? I have something to share. Just open it. Police, open up. I'll get it. Idź po nóż. Chociaż to i tak nic nie da. I'm with the police. Turn around, please. Usiądź sobie tak. Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Pooglądaj. Kurde, mi się wydaje, że ta noga jest jakaś taka krzywa. To prawda. Ta lewa zresztą też. Trochę dziwne to postać. Now you. Hands behind your back, please. Help me. Will you come help me? Ale muszę powiedzieć, że ta postać strasznie słaba jest. Po takim czasie od razu knockout. Jest cios, który go cofa 12 minut wstecz. Dobra, tutaj sobie w sumie na tej pętli czasowej zatrzymam. Zobaczę, jak to wyszło to nagranie, bo tak jak mówię, no, z pierwszego zrezygnowałem całkiem. Było tragiczne. To może będzie trochę lepsze, trochę byłem bardziej już przygotowany. Przynajmniej ten początek wiedziałem mniej więcej, co się wydarzy.
Teraz jestem na etapie w zasadzie, gdzie skończyłem tą pierwszą nagrywkę, więc jeśli będę kontynuował, no to to już będzie zupełnie na świeżo wtedy. Ale zobaczę, jeśli stwierdzę, że wyszło ciula, to tego nie opublikuję i nawet się o tym nie dowiecie. A mam nadzieję, że wyszło fajnie, że da się to upublikować. Wtedy będę tą serię kontynuował. Chciałem też inne serie nagrywać. Chodziło mi, żeby nagrać Fable, pierwszą część. Mam też taką właśnie silną ochotę w to zagrać. Pierwszy raz od, nie wiem, tam 10 lat chyba. I też stwierdziłem, że w sumie czemu by tego nie nagrać, jak już będę grać, tak? Ale zobaczymy. Na dzisiaj to by było ode mnie na tyle i do zobaczenia w następnym odcinku albo w następnych materiałach na tym kanale z innych serii, które będę na pewno nagrywać. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!